Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Chcę dzisiaj robić mięso na burgery i bym zrobił burgera testowego i chciałbym zdjęcie zrobić tego burgera, więc mówię, sałata jest potrzebna. No burger bez sałaty nie wygląda. Mówię do Strayry, a ona, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, te ogórki tam no po prostu nam się zgniły i wyrzuciliśmy. Dziewczyny mówią, Strayra mówi jutro. Wołam June, a ona mówi, dobra, to pojadę kupić. No to strasznie wkurzona. Ja mówię, dziewczyny, jedźcie we dwie, bo się pokłócicie, jak ta przywiezie, że ta była bardziej skuteczna. Dałem pieniądz, jedziecie po sałatę, a ogórki to tam kiedy chcecie, nie? I zrobimy burgery dzisiaj, ja sobie burgerka też opierdzielę. Dziewczyny były, kupiły sałatę, tak więc dzisiaj będą te burgery. Today we eat burgers. No, maybe you don't eat, but I eat. Yeah, I know that you don't like. I'm even happy, because burger more expensive than the food what Strayra and June eat. Dobra, ogórki proszę zrobić, bo się zepsują, znowu będziemy wyrzucać. Mówię, nie dajemy, żadnego nie ma mycia u mnie i tak dalej. Odpady idą całe. Jeden zgnili, wszystko idzie ten piździec, bo jak w jednym jest, to znaczy, że jest we wszystkich, to jest niewidoczna pleśń i nie będziemy ani truć klientów, ani siebie. Dobra. June zrobiła te, jak się mówi, czosnek marynowany. Bułka mi się odmraża. Freya znowu kupiła ogórki. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobi, bo jak nie zrobi, to się znowu zepsują. Tu dziewczyny sobie robią kolację. Oczywiście ja tego nie jem, bo ja będę burgera, ja tego zrobię. Taka mała makrela, tu jest trawa cytrynowa w pysku przy wędzeniu, sałatka, jedna, druga i oczywiście ryż. Pewnie coś jeszcze wiedzie, ale mówię, ja na razie składam film, a później robię burgery. Teraz pies tu ma wodę, bo na noc mu zamykamy te wrota, żeby tam do nas nie łaził, więc woda jest tutaj. A co to za zabawa? No, przyszła następna. Teraz im rozpisałem, że to jest tam 10 razy 25, to wyjdzie 250, prawda? 125. Nie są w stanie. 125. Nie potrafią liczyć. No nie da rady z nim. John sobie wzięła piwko, to może będzie lepiej myśleć w tabliczce mnożenia, dzielenia i odejmowania, dodawania. Nie wiem, czy tam materiał pusty. Słuchajcie, w tym odcinku robimy kotlety na burgery i burgery. Jest pełna, piękna, pełnokrwista wołowina. Oj, krwi odlałem, to co zostanie, to zostanie. Tutaj mamy rozstarty czosnek z cebulą. Tutaj mamy sól. Jako, że kiedyś miałem taką predyspozycję do przesalania, także teraz nie za dużo. Chyba jeszcze troszkę. Dobra. Nie. Zawsze można dosolić. I pieprz. Pepper, please. Wiecie, z poprzedniego odcinku spaliłem ten blender. No, a little bit more. Spaliłem blender. Więc kupiłem już nowe, ale czekamy. Łapy umyte, można wyrabiać mięso. Niektórzy dodają jeszcze jakieś jajko, coś tam. Ja nic nie dodaję. Chcę, żeby to było takie dosyć naturalne. No i dojdzie mi do jednolitej formuły, to uformuję kotlet, czy tam kotlety. Znaczy jeden, a na noc zostawiam to też, żeby to zostało, nie? Strayra mówi, żeby dodać trochę oliwy z oliwek. No to dodajmy. Ja nie uważam, że tam powinniśmy, ale... Uważa. Dobra.
Jak najmniej dodawania, niech to będzie taka wołowina. Mamy extra virgin oil. Jeden kotlet dzisiaj robię, resztę chowam, nie? Wiecie co? Mam taką wyciskareczkę do kotletów, ale to fajnie wygląda na zdjęciach. Krzychu też ma taką wyciskareczkę i z niej nie robi. Przykładamy farsz, niech on przejdzie tym, co włożyliśmy. A ja zrobiłem jeden kotlet 150, bo to było wytarowane, jak położyłem już miseczkę. No 160, ponad 150 gramów. Nie chcę, żeby było mniej niż 150 gramów. Czyli burger prawilny. Zesmażę go i robię burgera. Tylko przygotuję składniki. No i prawie cały kilogram, bo kilogram mięsa miałem, tak? No ale plus tam, co tam dodałem? Trochę czosnku, cebuli, przypraw. Kurczę, powinienem mieć fajne takie dwa duże plastry. To by ładniej wyglądało później po zrobieniu, żeby było widać. A tu mam pokrojony cały bekon, mam pokrojony do pizzy, muszę kupić nowy. Nie będzie się niestety tak prezentował, ale na razie wystawiam składniki. To niech sobie do jutra maceruję. Znaczy, to już jak ktoś zamówi, to będzie, nie? Mam cheddar i mam mozzarellę. Cheddar mam końcówkę też, ale użyjemy. Cheddar ma ładniejszy kolor. Końcówka. Jajka eggburgera robić nie będziemy. Mamy sałatę specjalnie. Dobra. Frytek też robić do tego nie będę. Bułka maślana. Taka pod burgery, które same zrobiłem. Ja tu muszę zarządzać trochę, bo strajda może coś nie tak zrobić. Moment, czyli. Give me, prepare the everything. Kto oglądał poprzednie odcinki, wie, że mam musztardowy majonez, który kiedyś sam zrobiłem, kiedyś tam parę dni temu. Mamy ketchup, musztardowy majonez, bułki, które sam wypiekałem, burgerowe, boczek. Wystarczy jedna, ale mamy dwa plastry cebuli, ogórka kiszonego, pomidorka i nasz burger, tak? Nie będę teraz piekarnika uruchamiał dużego, tak więc na patelni lekko zrobię tą bułkę. Oczywiście burger na patelni. To jest 160 gram mięsa, cebula i czosnek. Pieprz, sól, nic więcej. Aż za duży wyszedł. Ale to właśnie taki ma być. Teraz go troszkę zbiłem, myślę, że wymiar fajny. Żeby chociaż trochę poza tą bułę wystawał, że taki większy on się może przykurczyć przy smażeniu. Zobaczymy. Tu go jeszcze strzelię troszeczkę skurcza, bo był ciut za duży do bułki. Dobra, słuchajcie. I dochodzi do tego boczek. To moment. Dosłownie po momencie przewróciliśmy na drugą stronę. Ile pomaga, nie pomaga. I tego. I boczek, przewrócam boczek, wrzucam bułkę jeszcze. Oczywiście ser i działam. Oczywiście, kiedy będziemy robić komercyjnie, robimy bułę w piekarniku. I inaczej, tak? Zwrócimy po piekę. Teraz robię sobie, nie? I teraz tak, kładę na to. Generalnie burger i frytki. Dzisiaj bez frytek. Teraz finalnie przewrócę kotlet i położę ser, niech się już roztapia, nie? A buła nie się robi. Nie nagram wam tego, muszę mieć oburącz do dyspozycji. Tu się ładnie rozpuściło, trochę nawet ubabraliśmy w tym wszystkim. Bułeczka się podpieka, sos majonezowo-musztardowy podany. Teraz burger, sałata, dodatki w międzyczasie. Cebula. I teraz ketchup, please. Poszła sałata, ogóreczki, znowu ten sos, idzie boczek, pomidor i zamykamy akcję. Na końcóweczce wchodzi boczek, to już drugą stroną odpalamy ketchup. Ketchup, jeszcze raz, bo nie dawaliśmy specjalnie za dużo, żeby zamknąć to. Jeszcze a little bit, ok. No i tak wygląda mój burgerek. Kurde, konkretna wieża. Oczywiście zaraz zamkniemy to jeszcze takim stickiem. O tym będziemy mieli lepsze sticki, żeby to się nie rozpadało oczywiście. No, na teraz coś takiego. Będzie to jeszcze modyfikowane i zobaczymy. Także niech Strayday spróbuje. Strayday, try.
No to jest taki pierwszy mój burger porządny, że tak powiem. Jeszcze sobie zdjęcie zrobię. Oczywiście mógłby być lepszy, mogłoby to i lepiej wyglądać. Więcej czegoś tam, ale myślę, że jest ok. To nie jest taka burgerówka jak gdzieś tam z tych tanich knajpach. Teraz to troszeczkę ścisnąłem, jeszcze sosu wyciekło. Jakby tu były jeszcze fryteczki, to nie ma problemu, tak? Jest wszystkiego dostatecznie. Straje try. So I say you try, not eat. Słuchajcie, nie chwaliłbym swojego, jakby to nie było dobre. Naprawdę jest dobre, wiecie? Naprawdę tutaj gdzieś się kupuje w knajpie, to w ogóle się nie ma porównania. Słuchajcie, kiedy coś mi nie wychodziło, to mówiłem, że mi nie wychodzi. Burger wyszedł bardzo dobry. Także jestem zadowolony z roboty. Na boku powiem wam, że zjadłem sobie jeszcze kawałek sałaty, czyli mogłem rzucić o liścia więcej. Sałaty łatwo podnieść. I za dużo tego mojego sosiku, za mało keczupu. Może faktycznie trzeba zrobić porządny majonez lub kupić majonez. No zrobi się porządny majonez. To też tam był błąd faktycznie, co mówiłem, to zrobiłem taki musztardowy sos. Trzeba się przyznać do błędów. A no u góry taki tam, to był patyk od grilla, no ale to nieważne. I co jeszcze? No te długie boczki, żeby to było widać na zewnątrz, że jest ten boczek. I więcej cebuli też bym dodał. Nie chciałem, żeby się rozkrzaczał, nie chciałem dawać za dużo. Powiem wam, i do tego właśnie ten mój sosik jest taki lejący się, to przez to też tam wyciekał. Ale pierwsza klasa. Dnia kolejnego, June tutaj sprząta, a Stradey poszła robić kawę. Także, a ja muszę jechać odebrać paczki od Steka. Dobra, słuchajcie, ja poranną kawę wypiłem, zaraz idę na górę się wykąpać, przebrać, będziemy kończyć ten odcinek. Niech w międzyczasie Stradey jedzie odebrać te paczki od Steka, bo to jest mięso, to nie ma czasu, żeby to tam leżało. Im szybciej wjedzie do lodówki, tym lepiej. I co? No i co do tego mojego burgera, no to pierwszy mój taki poważny burger, można powiedzieć. Może kiedyś robiłem, ale kiedyś robiłem ze składników, które kupowałem po prostu w hurtowni. Gotowe kotlety, to były jakieś mieszanki czegoś, wiecie jak to jest, jak się kupuje tanie gotowce. Gotowe bułki kupowałem, no to po prostu, że tak powiem, odgrzewałem i składałem, tak? A tym razem zrobiłem i bułki sam, i kotlety zrobiłem sam i jest to pełnowymiarowy burger. Szkoda, że nie miałem tych boczków i później też takie skwareczki wrzuciłem u góry, mniejsze, dlatego ta wieża też nie wyglądała tak fajnie. Oczywiście, wszystko jest do dopracowania, jeszcze może właśnie majonez, musztarda osobno, nie ten mój taki sosik. Wtedy będzie trzy kolory, do tego ketchup. Myślę, że parę razy jeszcze zrobię i będę robił takie samo jak było z pizzą. Musiałem zrobić z 10 plus, żeby dojść do tego standardu, który robię teraz, za którego się w ogóle już nie ma co wstydzić. Tak więc metodą prób i błędów do wszystkiego dojdziemy. Oglądajcie nas, dajcie łapkę w górę, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze pójdzie jeden odcinek, ale całkiem możliwe, że pójdzie. Tak więc dla zachęty komentarz, łapka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam, cześć!